kawałek betonu. Spory. Nie wiem. Jakiegoś MP40, bo mam sera. Tam jest. Przydałaby mi się broń zrobić. Tam jest dziura. Gdzie można wejść? Gdzie? Tu! Pod tym? No? Co ty gadasz? Nie wiem ile tam nałazimy się, trzeba tam chyba bić. I tam poświeć. Tutaj no. W ogóle takie się uformowały, jakieś takie te... No. Stalaktyty. Jak tam. Ktoś tu walkę zepił. Radler. Tu też jakieś takie tam... Można wejść tam ten. Ubijasz się? Ty! Co? O kurwa. Co? Chodź tu. O kurwa. I co, wchodzimy? Obowiązkowo. Ja pierw... Daj tam poświeć. O kurwa. Ja tak powiem brzydko. A nie, ty nie ma dojść przejścia dalej. No. I byle tam nie dotykać za bardzo ścian, ani sufitu. Ty, to można tam dalej iść. Ty, kurwa, można, zobacz. Ja pierdzielę. Oj, nie, tam też radę. Tam jest dziura. Te? No. Ty niby takie ruiny, ale fajne, nie? Na początku myślałem, że to będzie parę kamieni. Trzeba mi światełko wydać. W drugą stronę. No. W tej stronie to chyba znaleźliśmy. A, tam się nie zmieszczę. Wentylacja. Tam też. Właziliśmy tam. Zobaczcie, czy tu coś jest. Starożytna puszka. Nie, tam też już nic nie ma. No nie ma. Dobra. Tam jeszcze coś było od innego, mówiłeś? Tak, tam jeszcze jakaś jama jest. Jeszcze zobaczymy tam. Liści na jebało. Masz jakieś liny?
zmiany takie. No mi latarkę. Ty. Co? Opcja. Tak? No. Fajnie. O nie. Jakieś jajko jest. Tak. Strusia? Ty. Koczuję. Tu obawiam się, żeby żmij nie było, nie? Czego? Żmij. I teraz mi to mówisz? Tylko tak zwróciłem uwagę na te jajo. Kurde. To jest za duże chyba. Nie. Co? Co ty? Ale no jajko. Ła! Nie, tam nie wchodzę. Pusto. Ciasno jak skurwesy, na bębenie się zawieszę. To jest takie kurwa, że na sankach można zjeżdżać. Tylko trochę tutaj ciasnowo będzie, ale chuj. Ale tylko na początku. Jest wyjście. Myślałem, że to jest fajniej. Tyle tak kiepsko, ale jest napis jakiś, nie wiem co to jest. W1. Co tam pisze? W1, nie wiem co to ma znaczyć. Nie pisze, tylko jest napisane. Dam mi dupę. To jest nasz parka trochę. O kurwa. Ja pierdolę. Słabo trochę, co? To idziemy do końca. Do którego końca? No tam jeszcze kawałek. A tędy nie wyjdziemy? Nie, a ja za tędy wyjdę, a co? Ja jestem szczupły chłopak. Jak ty wyjdziesz, to ja. Kurwa, ale ciasno. Już idzie plecak. O, mówię ci, weź ten plecak. O, chodź, Krystian, tędy wejdziesz. O, tutaj można, zobacz. O, patrz, tam jest podparte dla turystów, żeby się nie zawaliło, nie zdarzyli. Tu oponad samochodu jest jeszcze kawałek, co on tu robi w ogóle. A teraz można się wyprostować. Proszę.
szybę. Dobrze, tędy szliśmy. Nie widzieliśmy tego wejścia? Nie. Ja nie widziałem. Ty. W razie to tędy będziemy wychodzić. No. Jedziemy najpierw. Tam może, bo tam jest ciemno, to nie dojdziemy do wejścia. Może. O, fajnie. Jest jasno. Ale to jest zdjęcie, można jakieś wyklucz. Nie pamiętam, jak się nazywały takie miejscówki. Nie wiem właśnie, bo to jest, zobacz, to jest wklejśnięte w ten sposób. A mi się wydaje, że jakby te dostrzelania to były w drugą stronę. Że karabin, żeby wystawał i mógł szeroko, ale dziurka do ciebie, żeby była mała, nie? To jest odwrotnie, to tak jakby chuj wie, do czego to było. Tutaj na pewno było jakieś stanowisko strzelnicze czy coś, no bo co innego. Ale chodźmy tam do wejścia. Tu jest wejście. Oby. Pięknie to trzeba znaleźć. Tu są otwory strzelnicze, bo wejście może być z drugiej strony kompletnie. Raczej przy otworach się nie robi to wejście. Jest tutaj. A jednak się robi. Jednak się robi. Krzak mi przeszkadza, wytnij.
się, że tylko tu stanowiska strzelnicze są, tam dalej są. Ty zobacz. Ślady po kulach. Możliwe.